Hej! Jeśli jesteś nowy i spodobał ci się film, załóż konto na YouTubie, zasubskrybuj kanał klikając magiczny czerwony przycisk, potwierdź to dzwoneczkiem. Nie zapomnij też o Facebooku i Instagramie. Dzięki wielkie i życzę miłego oglądania. Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladhis, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny... Nie, chwila. Co to za gra? PC Building Simulator? A co to ma związanego z tym kanałem? Nie wiem, ale jestem informatykiem i gra mnie zaciekawiła, więc witam was serdecznie w materiale z gry PC Building Simulator, który jest za darmo. Będziecie mieli link w opisie, możecie śmiało sobie wypróbować po swojemu, chociaż z tego co wiem, za wiele w grze nie ma. Po prostu ja jestem z wykształcenia informatykiem. Jeśli chodzi o konkrety, to technik informatyk, jeśli ktoś by się pytał. Więc postanowiłem sobie odpalić coś takiego, zobaczyć co taka gra ma w ogóle do zaprezentowania i tyle. Zobaczymy, czy Krystian złożył komputer, czy jednak nie. Dobra, jakiś prosty poradnik, zakładam, że tyle. Okej, okay. Z tego co sobie troszeczkę czytałem, to jest jakiś system, gdzieś to powinno chyba tutaj być. O, tu jest, pod escape'em. Możliwość zamawiania, w przyszłości oczywiście, czyli w przyszłości będzie można, znaczy bot z gry, czy gra będzie mogła zamawiać u nas, tak jakby komputery, będziemy mogli je składać i tak dalej. Będziemy musieli kupować części, sprzedawać je, zarabiać na tym, standard. Mamy opcje, inne rzeczy, to nas nie interesuje. Na razie widzę, że mamy płytki, które w sumie zbytnio nie mają fugi pomiędzy, tylko są takie płytki na betonie, na beton przyklony, czy na klej raczej. Mamy drzwi, za którymi chyba też jest ściana, tak to przynajmniej wygląda. Mamy kilka pustych pudełek, do których będę mógł zapakować części, które zepsułem. Kolejne rzeczy, tutaj jakieś kasety nawet, okej. W ogóle w grze nie ma żadnego audio, więc to co słyszycie w chwili obecnej, to jest audio, które ja dorzuciłem jakieś. Mam nadzieję, że jest w miarę pasujące i to tyle. Tu jakieś komputery leżą. Otwórz sklep za pomocą E. No okej, wszystko kosztuje 1 dolara, pieniędzy mamy 2000, więc... Całkiem spoko, okej. Okay. Karty graficzne, okej. Okay. Widzę, że nie mamy zbytnio wyboru. Na razie jest to chyba tylko taka wersja preview, czyli do obejrzenia sobie. I co to jest jeszcze z platform rotation controls? Jak to? Aha, okej, okay, czyli lewym. O, mogę sobie obracać, sobie zobaczyć jak to wygląda. No dobra, ustawmy to mniej więcej na pozycję domyślną. Change project. Aha, czyli będę mógł pewnie zmienić sobie projekt, który aktualnie wykonuję. Okej, okay, niech będzie. Także pod I mamy ekwipunek. I mamy kilka rzeczy, karty graficzne, akurat tu jest Asus GTX 980, jest wszystko ładnie opisane, tutaj CPU, czyli oczywiście procesor, dummy, czyli jakiś tam słaby procesor, płyta główna Asusa, jakaś tam pamięci HyperX, DDR, trójki, pamięć, czyli dysk twardy, tak, dysk twardy. Tutaj mamy zasilacz Thermaltake, dalej mamy obudowę, która jest, stoi już tutaj, więc nie mamy do wyboru. Mamy możliwość chłodzenia, czyli podstawowy, jak to się nazywa, Simple Stock Cooler, boże, to jest na procesor, tak, i mamy Simple Fan, czyli podstawowy nasz wiatraczek. I mamy dodatki, czyli ok, czyli mamy DVD RW, czyli po prostu nagrywarkę, czy tam odtwarzacz bardziej. Mamy standoff, nie wiem co to jest standoff, szczerze mówiąc. Drive Cover, czyli chyba z przodu, rozumiem, zaślepka. Pasta termiczna, ok. Scout 2 Back Panel, ok, czyli jakiś panel tylny i panel boczny, ok. Może spróbujmy, co to jest w ogóle ten panel boczny. Panel tylny. O, ok, to w ten sposób. O, dobra, czyli od razu go zamontowałem. A mogę go zdjąć, tak z ciekawości? Mogę jakoś... wykonać jakąś akcję, która go zdejmie? Nie, nie mogę, dobra. Mam nadzieję, że nie ma tutaj czegoś takiego jak układania kabli, bo jeśli tak, to... już zepsułem. Także spróbujmy zrobić jakieś inne rzeczy. W ogóle co ja tu jeszcze mam? Drive cover. To będzie z przodu. Dobra, spróbujmy może DVD jakoś najpierw zamontować. DVD powinno pójść tu. Chyba, że tu jest inaczej. Nie, no tu powinno pójść DVD. Może muszę obrócić sobie, nie w tą stronę. W tą stronę muszę sobie chyba obrócić, dobra. I teraz bierzemy z ekwipunku z dodatków DVD. I rzeczywiście jest, dobra, możemy zamontować DVD. Jakiej firmy? DVD firmy... nie wiem. Ale nawet ładnie to wygląda, nie powiem. No okej. Okay. Od razu możemy zrobić te zaślepki, bo to w sumie nie jest nam zbytnio potrzebne później. Standoff, DVD, RW. A co, ja mogę więcej tu zamontować? Nie, mam 3. A po co mi 3? Dobre pytanie. Drive cover, tak? To będzie tu? Tak, to będzie tu. Czyli raz, dwa i mamy tylko napęd. Co prawda nie wiem, kto korzysta jeszcze zbytnio z napędów, no ale zapewne ktoś tam się znajduje. Side panel, thermal paste. Nie wiem, co to jest standoff. To jest w ogóle moje pytanie, co to jest standoff. Gdzieś to chyba chciało załapać, szczerze mówiąc.
Dobra, przekręćmy sobie trochę. O, tu jest z drugiej strony. W ten sposób, dobra. I tu jest gdzieś standoff. Aha! Dobra, czyli rozumiem, czyli dystanse sobie robimy. Takie śruby, które trzymają płytę, że nie jest od razu przy... Jak to się nazywa? Przy tamtej blasze, która jest na płytę główną, tylko płytę główną tego domontowujemy. Dobra, skoro mamy to wszystko, to płyta główna leci. Pstryk. Wow, nawet ładna jest. Co prawda nie ma logo Asusa, zakładam, że może jakieś prawa autorskie czy coś. No ale jest. Dobrze, mamy to zrobione. Moglibyśmy zrobić kartę graficzną, jakieś inne rzeczy. Zróbmy sobie pamięci najpierw, okej. Co jest? Nie mogę pamięci włożyć. O, dobra, okej. Czyli najpierw muszę... takie myki. Czyli żeby włożyć tak jakby pamięć, nie muszę włożyć... Nie mogę jej włożyć od razu, tylko muszę najpierw sobie zwolnić miejsce. Okej, czyli zainstalujemy sobie 4 kości RAMu. Nie wiem co prawda ile tego RAMu będzie. Aha, od razu się pozapinały. Czyli zakładam, że to też działa, tak? Działa? Działa, o, pięknie. Dobrze, w takim razie możemy procesor umieścić sobie gdzieś tu, proszę bardzo. Jest procesor, pstryk. I pytanie, czy mogę tutaj nałożyć tą pastę? Nałożyłem, okej, jest, spoko. W takim razie potrzebujemy to zamknąć w sumie. Czy to się zamknie? Jak mam to zamknąć? Okej, kliknąłem. Pytanie, czy się zamknie? Okej, zatrzaskało się bardzo ładnie. W takim razie, co jeszcze potrzebujemy? Chłodzenia potrzebujemy. Gdzie jest moje chłodzenie? Chłodzenie. Stock cooler. Okej, czyli jest podstawowy, jest logo Intela, czyli już wiemy jaki procesor jest Intel, po prostu. Jeszcze było tutaj gdzieś coś takiego jak w cooling, simple fan, na tył, na dole możemy dać sobie wentylator, albo 2 na górze. Zróbmy 2 na górze, czemu nie, stać nas. Znaczy, możemy tak zrobić. A mogę zamówić jeszcze jeden? To jest moje pytanie, bo to jest ten komputer cały. Simple fan, okej. Chyba kupiłem. Teraz tak, może wrzućmy najpierw zasilacz, power supply. Wrzućmy najpierw zasilacz, może to nie jest jakoś super kolejność, w jakiej się powinno to robić. Ale zastanawiam się, czy mogę w ogóle tu wsadzić to jeszcze. O, mogę, no spoko. W takim razie fajnie. To co tam jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy jakiegoś, co my tu jeszcze zrobiliśmy, kartę graficzną potrzebujemy. Karta graficzna leci sobie w to miejsce, o, mogę zrobić dwie nawet. Nie wiem co prawda, czy mostek SLI znajdę, zapewne nie będzie tu czegoś takiego. Ale zaraz sprawdzę jeszcze w sklepie, tu już zrobiliśmy wszystko, pamięci, dyski, dobra. O, ile mogę dysków zrobić, o, mogę 4 dyski zmieścić, 5, 4 dyski. Nie wiem ile mają miejsca, ale nawet po 1 tera będą spore. Także to zrobione, power supply case, dobra, nie ma, czyli zakładam, że to będzie wszystko. Teraz miałem sprawdzić jeszcze, czy mogę tą ostatnią rzecz zamówić, dobra, tu nie ma nic. Dobra, czyli nie mogę nic więcej zrobić. W takim razie powinienem sobie znaleźć jeszcze ten side panel, który jest tutaj. No i zmontowaliśmy chyba ten komputer, chyba jest zrobione, także nie mogę sobie zmienić projektu, więc zakładam, że tak to sobie działa, wszystko jest Della. Z tyłu mamy płytę. Okej, wygląda na nową, tak? Mamy jakieś tam USB zwykłe, USB 3.0, USB 3.1, jakieś wejścia, o, jeszcze nawet tego, jak to się nazywa, to wejście stare takie, PS? Chyba tak, chyba PS. Chyba dobrze się tak. Chyba dobrze pamiętam. Jeśli ktoś pamięta, to może mi napisać, czy to się gniazdo PS nazywało, tak mi się wydaje. No i tak to wszystko jest w sumie. Możemy sobie obracać tym. Możemy sobie zobaczyć, jak wygląda tył. O, z bliska, teraz będzie lepiej. To gniazdo, że jest PS. Dwa USB, jakieś tutaj gniazda. Nie z wszystkiego się w ogóle korzysta, więc też inna kwestia. Czy to są SATy? To są chyba SATy. Dwie RJ-ki. No wszystko jest, no tak jak powinno być. No o, zasilacz nawet, jak śmiesznie. Nie mogę kucnąć, żeby zobaczyć tego dalej. Tu mamy bok bez żadnego tego przeźroczystego boku. Bok bez przeźroczystego boku. Tak, Krystian, to było w ogóle 10 na 10 perfekto odwalone. Dobra, także złożyłem komputer ogólnie z części, które miałem dostępne. Wydałem 1 dolar więcej. Dolar wydałem na chłodzenie, tak, na dodatkowy wentylator. No, komputer prezentuje się nie najgorzej, mam wrażenie takie. Przynajmniej według mnie. Jest okej. Ten nie zastanawia, czy mogę go włączyć na przykład. Nie, nie mogę to w ogóle nic chyba z tymi listwami robić. Nie mogę nic podłączać, nie mogę nic sprawdzać i...
No cóż, to będzie w sumie na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Mogę już wyjść, skoro zrobiłem... O, coś... O, mogę kucnąć, jak przytrzymam shift, to mogę kucnąć. Okej. Okay. To nic się z tym nie dzieje więcej, także... To było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Mam nadzieję, że wam się podobał. Gra pewnie będzie rozwijana. Jeśli chcecie sami wypróbować, to zapraszam. Link jest w opisie. Będę wdzięczny za oczywiście taktyczne łapki, ofensywne komentarze. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!